Tak. No, dzień dobry. Dzień dobry. Słuchajcie, pojawiliśmy się na targach w Poznaniu. Survival Force. Knieje. Boltex. Rybomania. I Bóg wie co tam jeszcze. Agroma, Budma, Murator Expo. To nie ta data. Kawaliada. Nie, dobrze. Pojawiliśmy się na tych targach. Postaramy się wam zrelacjonować, co tutaj jest. Relacja prawdopodobnie nie będzie długa, bo zaraz wam pokażemy generalnie, ile powierzchni zajmuje targi, Knieje i Survival Force. No, nie jest tego dużo, naprawdę. Więc... Nie da się zrobić długiej relacji z krótkich targów. Nie da się zrobić, tak, nie. Znaczy, to raczej jest, jak się ten koleż nazywa, co ma ten 2 metry, 4 metry kwadratowe, czy jak? Ten, co tego vloga z mieszkania nagrywa, taki krótki. Tam coś tam, ile tam metrów kwadratowych? A, 20 metrów. A, 20 metrów kwadratowych. To znany coach. Coach, dobrze. No w każdym razie tu jest niewiele więcej. Tak między Bogiem a prawdą. O! Znaczy nie wiemy, gdzie zaczynają się Knieje. Znaczy, gdzie zaczyna się Survival Force, a gdzie kończą się Knieje. No, ale zobaczycie. Zobaczycie, postaram się tam wam w miarę to jakoś przekazać. Więc zapraszam was do oglądania. Jak jeden człowiek dźgnął dinozaura, to nic. Ale jak takimi nożami dźgało go 100 ludzi przez tydzień, to on w końcu padł. Ale to dinozaury to się kamieniami rzucało. Nie słuchasz specjalistów. Ale zobacz, co tu można trafić. Oryginal, jak myślisz? Got no place else to go.
stoisku firmy Goal Zero, czyli przenośna energia. Dokładnie tak. Amerykański producent, jesteśmy liderem, jeżeli chodzi właśnie o takie zapewnienie zasilania niezależności energetycznej właśnie w terenie, w outdoorze. Bardzo wysokiej jakości produkty robione przez Amerykanów. Nie wiem co więcej powiedzieć na początku, może tylko jeszcze powiem, że możemy wyróżnić w ogóle trzy takie linie produktowe i to jest dość istotne. Panele fotowoltaiczne, pierwsza z linii. Tutaj nawet możemy się na chwilę zatrzymać, mogę o tych panelach to opowiedzieć. Wcięki, przede wszystkim też bardzo elastyczne, to pomoże sobie zabrać. Coś, na co nikt na początku też nie zwraca uwagi, dużo ilość kroków. Do każdego plecaka praktycznie możemy przyczepić. Powiem nawet taką ciekawostkę, też amerykański producent, na przykład plecaków Gregory, tworzy specjalne modele, idealnie pasujące pod nasze panele. Ale plecak to nie tylko dla panela, czy kajakiem, czy rowerem na przykład na sakwy. Idealnie możemy sobie zamocować właśnie dzięki tym krokom i ładować bezpośrednio urządzenie. Jaka to jest moc? Tutaj mamy do 7 W. Największy jaki dostępny? Największy tutaj akurat nie mam, ale największy będzie tego typu, to nawet jest do 100 W. Natomiast to, co warto też powiedzieć przy panelach, nie można łączyć ze sobą w bardzo prosty sposób, po prostu szeregowo. Jeżeli się okaże, że kiedyś na przykład takich 28 W nam brakuje, to kupujemy drugi i mamy dublo i zapewnioną energię do jakichś mocniejszych po prostu rozwiązań. Tak? Dobra, a czym różnią się od takich popularnych, nie wiem, powerbanków, które możemy kupić gdzieś w markecie? Tak? W markecie. Bardzo dobre pytanie. Otóż tutaj jakby cały szkopuł, powiedzmy, tkwi w ogniwa. Nie każdy w tej chwili wie, że to, co mamy napisane na danym powerbanku, jest jakby realnym odzwierciedleniem jego wydajności. Dla przykładu, mamy napisane 2600, to jeżeli weźmiemy telefon, który ma identyczną pojemność baterii, nie naładujemy sobie. Nie ma takiego powerbanka na rynku. Natomiast w naszym naładujemy w 90 paru procentach, a innym naładujemy nie wiem, 70, bo realna jest taka jego wydajność. Druga rzecz, jeżeli chodzi o ogniwa, to ja tutaj mogę się pochwalić, bo pracujemy z całym gronem różnych podróżników, wyprawowców, między innymi. K2. Dokładnie. Od 3 lat z polskim himalajzmem zimowym jesteśmy przez nich rekomendowani i to właśnie pokazuje, jakiej jakości są to ogniwa. Oni zawierają chyba w najbardziej skrajne warunki. Tak się coś tak? Większe na litówce, ponieważ to jest akumulator żelowy i tam na minusowe temperatury. Na minusowe temperatury akurat trochę mniej odporny, ale litówka jak najbardziej, dokładnie tak. W głównej bazie to sobie stoi, dodatkowo każdy z chłopaków jest wyposażony w taki wodoodporny powerbank. Do tego solary, całe oświetlenie w basecampie. Po prostu wszystko go zero. Wszystko go zero. Tam jedynie to tylko jeden agregat, gdzie szkodzi, jakby słońca nie było, a cała reszta, cała energetyka jest nasza. Ale Himalaiści to nie jedyni, powiem drugi skrajny przypadek. Mateusz Kaligura niedawno przeżył pustyni Gobi. Znowuż plusowe temperatury. On to dźwigał? Dlatego akurat nie, ale mniejsze wersje... To jest takie dla Pawła. Ja bym to Pawłowi dał i on by nam nosił prąd na wiesz, do lasu. Fajne. No. Co ważne, słuchajcie, jak już trzymasz to w ręku, wyciągnięte przetwornice, 230, 12 V. Po prostu traktujemy to w terenie jako zwykłe gniazdo ścianie, tak? Nie musimy nic robić, tylko włożyć wtyczkę. I to jest właśnie, zresztą robią to Amerykanie, no to wiadomo, Amerykanie to tam niebieski do niebieskiego, zielony do zielonego nie musi działać. Dzięki za opowieść. Fajny rzecz. We'll be right back.
mogę powiedzieć. Dużo ludzi, mało stoisk. Zblendować czy wytłoczyć? Oto jest plan. Tak. Zarządzone warto w tematyce tarnia. Ta bronka taka, ty, ale wiesz jaki wygodny jest ten hotel? Pewnie kosztuje miliony monet. Ja z niego wstanie, ja bym się tego nie podniósł. Odebrałeś mi resztki, go proszę. Ty, ale na nim są podejrzane białe plamy. Pozdrawiam i polecam, Piotr Kowalczyk. O, ale powiem ci tak, to szanuję. Co? To szanuję, dobra. A, taki na chwilę, no. To nie jest posłuchę. Nie, ta sprawa. Tutaj. Największych stoisk w tym momencie na targach, czyli na stoisku kolba.pl. Na stoisku kolba.pl możemy tak naprawdę podzielić na dwie strefy, czyli taka bardziej survivalowa, bushcraftowa i taka bardziej strzelecko-łowiecka, czyli marka Vortex, którą kolba sprzedaje. Nas oczywiście z racji rzeczy bardziej interesuje ta część survivalowo-bushcraftowa. Czyli może jeszcze nie tutaj, bo tutaj mamy jeszcze pokrowce na strzelby, idziemy dalej. Jak gdyby z nożami, dystrybucją noży w tym roku kolba nie zaszalała. Poza morą, którą znajdziemy trochę dalej, mamy dosłownie parę sztuk benchmade'ów. Oczywiście latarki Fenix. Tu gdzieś Wam wrzucimy w międzyczasie przebitki. Piotrek bawił się latarką, która ma 9000 lumenów, czyli naprawdę, naprawdę kopyto. Natomiast latarki Fenix mam wrażenie, że możemy dostać w coraz takich normalnie niższych cenach. I coś, co nas interesuje, między innymi, to są kamery termowizyjne FIRA. Które również są model z dużo wyższym odświeżaniem. Także proszę, oczywiście poza latarkami i nożami w kolbie znajdziecie również całą listę asortymentów do ostrzenia noży, do buszowania, do
gotowania w lesie? Macie ostrzał Kilańskiego, macie nieśmiertelną morę, to przydawstwo paskudne. A tu jest coś nowego. Co to jest? No, noże kuchenne marki Frost. Mora. Proszę? Mora. To jest mora? Tak. To jest model. A, model Frost. To jest model. Okej, oczywiście nieśmiertelne. Siły gąboj, które połamałem już dwie. One są śmiertelne. Tak, śmiertelne. Siły gąboj, które połamałem dwie. Rzecz, którą znalazłem nową, czyli asortyment dla zwierząt w firmie Kolwa. I w kącik Sadomasa. Chciałem Piotrkowi kupić różową, ale nie wyraził aprobaty. Oczywiście macie całą listę urządzeń. Oraz również testowane przez nas ostrzałki workshop. Oczywiście na stoisku kolby znajdziecie również cały asortyment strzelecki, czyli kolby, lunety i wszystko, co dostarcza do firmy Kolba, firma Vortex. Natomiast to jak gdyby jest poza zakresem naszych zainteresowań i rzeczywiście Kolba jest chyba największym stoiskiem tutaj na tych targach i jest najbardziej oblegana, jeżeli chodzi o klientów, dlatego niestety nie udało nam się złapać nikogo, kto by z nami z kolby porozmawiał. The sun.
sam przyjechał, kurde. No. Witam, cześć. Cześć. I wracam. Co ty się za kombajnem? Ja już go widziałem na filmiku, no. Ty też jesteś w jakimś teamie? Kurde, tu każdy jest w teamie. A to jest mój team. A, czyli ty jesteś i ty. I gitara. Ja i moja dwunastnica jest nas 13. I łowisz barakudy. Tak. Ty widzisz? To okazuje się, że wiesz. Tu każdy jest w jakimś teamie. Co to jest? Ty, ale zobacz. Powiem ci. Ty zobacz, tu jest kurde, jest bardziej survival niż wiesz. Niż tam. Jakie te, jakie śpiwory. Patrz pan, panie. Przemysławie, czy warto było przyjechać na targi Survival Force? Nie warto. Tak jest. Słuchajcie, no kończą się targi. Znaczy kończy się nasza obecność tutaj. No to targi są jeszcze do jutra. Tak, jeszcze do jutra, do 17 chyba. Ale my tu jesteśmy ile? 4,5 godziny. Powiem ci, no, obeszliśmy je 10 razy. Naprawdę, słuchajcie, żeby wypełnić czas przez 4,5 godziny tutaj, to naprawdę trzeba się nabiegać po tych samych miejscach. Hala jest mała, bo tak naprawdę trójka, nie wiem czy będziecie widzieli, gdzie ona się zaczyna. Ona się zaczyna gdzieś tutaj, jak się kończy kadr i w zasadzie tutaj to jest cała hala, którą zajmuje Survival Force i knieje. I o tyle, o ile knieje spoko, nie? No, znaczy... Łowieckie, powiedzmy tak. Tematyka łowiecka. Ja mam wrażenie, że te Survival to tak upchnęli tutaj na siłę trochę. W zeszłym roku niestety to jak gdyby wygląda tak samo, czyli wygląda dość słabo. To znaczy targi łowieckie, czyli cała ta część, która dotyczy łowiectwa, jest naprawdę wyposażona, tak? Bo można i naprawdę do broni kupić sporo rzeczy i samej broni naprawdę porządny wybór. Natomiast uciuchów, tak. Jak było łowieckich. Natomiast to, co jest w naszym kręgu zainteresowań, tak, czyli jakiś outdoor bushcraft, takie no, rzeczy. Tak, takie są tak poupychane na gdzieś tam. Paru nozorobów widzieliście na pewno gdzieś tam po drodze. To powiem wam szczerze, że naprawdę, żeby kurde skręcić ten materiał, to musieliśmy się nagimnastykować. Bo tak naprawdę można by było obejść tę halę w pół godziny. Szacuję, nie? 40 minut z wypiciem piwa. No, godzinę ze zjedzeniem obiadu. Który notabene był całkiem niezły. Tylko trochę przegięli scenę. A nie wiem ile kosztowało. Ty, Devola jest z ziemniakami 36 zł. No to trochę słabo. Przegięli. No. Ale no takie są targi. No, no niestety. Że, mam wrażenie, że można to było zrobić fajniej i lepiej. Znaczy tak. Ktoś mamy odrobił pracę domową. Tak, zdecydowanie po zeszłym roku, ja tu byłem w zeszłym roku, zdecydowanie praca domowa nie została odrobiona. To znaczy o tyle, o ile knieje, same knieje. Okej? Okay? Tak? Rybomania. No, znaczy wow. Nie leży to w kręgu moich zainteresowań. Tak? Nie łowię ryb, nie kręci mnie to jakoś tam specjalnie od czasu do czasu. Natomiast nie tak. Ja wiem, to... że rybka lubi pływać, ale. Natomiast rybomania. No tam słuchajcie, pewnie będzie na przebitkach. Będzie. Bogato, kurde, wszystko. Życzyłbym nam, żeby w naszej no, żeby nasza branża była tak ućkana, jeżeli chodzi o wystawców, jak jest, zaraz nas pan rozjedzie. Zwłaszcza, że wiesz, że są ludzie, co nie? Widać, że jest kupa ludzi no. I myślę, że tutaj potencjał jest, kurczę, na pytanie. No, to znaczy sytuacja jest taka, że jest miejsce, to jest pierwsza rzecz. W ogóle miejsca tu jest od zarąbania, tak? Naprawdę można by było tutaj utkać ludzi w pytę wystawców i naprawdę, czy polskich, czy zagranicznych, bo tak naprawdę brakuje takich kluczowych wystawców, nie ma militariów. Mówimy o Survival Force, tak? No. Nie ma militariów, tak? Jest kolba,
tak ale naprawdę. Ale bardziej na myśliwstwo nastawiona. Tak, kolba jest bardziej na myśliwstwo nastawiona. Nie ma militariów, nie ma helikona. Czy helikon jest chyba? Nie rozmawiamy na ten temat, bo to naprawdę jest smutna historia, ale nie ma Texara, tak? Wszyscy psioczą na Texara, ale nie ma Texara. Gdyby brakuje Texara, bo dobrze by było stanąć twarzą w twarz z kimś z Texara i pogadać. Kurczę, kupy fajnych. No, tak outdoorowych ciuchów brakuje, tak? W ogóle brakuje całej tej otoczki. Kuchenek, namiotu, hamaków, w ogóle ani jednego hamaka nie było. Słuchajcie, no to co... Lesowika nie było na przykład, Didi nie było, nie? No. Jak gdyby kupy sprzętu, Laplandera który... nie było. Kupy sprzętu, który jak gdyby jest w naszym kręgu zainteresowań, który wpisywałby się czy w Knieje, czy w Survival Sports, bo tak naprawdę to trochę tak się... Przenika się. Tak, jak gdyby i tego nie ma. I bardzo, bardzo byśmy sobie życzyli, żeby kurde ktoś się odrobił w końcu pracę domową, bo w zeszłym roku było dokładnie to samo. I dokładnie ta sama kaszanka była, tak? Albo jak oni nie odrobią tej pracy domowej, to myślę, że z czasem ktoś odrobi ją za nich. No, bo ktoś to zorganizuje, tak? Tak rozmawialiśmy po drodze, że kurde, nie wiem, w Ptaku, tak? Jakby zorganizowali takie targi. Na Darzynie pod Warszawą. Okej, tak. Centrum, tak? Jak to się nazywa? Centrum Ptak Expo. Nie, bo to nie można było macać ptaka. Albo nie można było macać ptaka, no. Kto był, to zrozumie, kto nie był, to nie będziemy wam opisywać nic. To po prostu jak gdyby tak, no ktoś w końcu ogarnie, że w Polsce nie ma nawet namiastki czegoś, co się nazywa IWA w Niemczech, nie? Tak, albo ISPO, które właśnie w ten weekend się odbywa w Monachium i tam są w ogóle setki wystawców, jakieś olbrzymie połacie terenu. No a w Polsce jeszcze... I ktoś wpadł na pomysł, że jeżeli w Monachium się odbywają targi, to w tym samym momencie zróbmy kurde targi w Polsce. Tak. To genialny pomysł jest. Yeah. No naprawdę, szacun, tak, pozdrawiamy organizatorów, czy organizatorki, bo nie wiem kto to tam organizuje. Natomiast mam nadzieję, że pochylicie się nad tym, bo jeżeli nie, to 2 lata waszej pracy pójdzie psu w dupę. No. No. Trzymajcie się, zapraszamy was na kolejne nasze... Gorzki akcent. Tak, gorzki akcent, bo tak naprawdę, no... Słuchajcie, no parę noży, nasz krąg zainteresowań, parę noży... Ty, makerów to było chyba na palcach dwóch rąk. No. W mieście wszystkich. Tak. Albo na jednej... Pozdrawiam LKW stąd serdecznie. Byłem, bo Przemek się bał, a ja byłem. Nie, też byłem. Jest moje nagranie od LKW, ale tak, był... Natomiast ilu? No to kurde, 5, 6? Siedmiu? No, siedmiu. Siedmiu makerów, tak? No. Żadnego tak naprawdę, oprócz kolby, żadnego sklepu, który znajduje się w kręgach naszych zainteresowań. No bo nie było żadnego sklepu, wiesz, z tych, nie mówię, Laplander, Militaria, nikogo z takich wystawców, więc jak gdyby Survival Force uważam za... Zamknięty. Tak, że zamknięty, to jak gdyby nie ma o czym gadać, tak? No, dziękujemy wam bardzo serdecznie, zapraszam was na kolejne materiały, trzymajcie się ciepło. Dzięki ci tym, co z nami się spotkali. Właśnie, wszystkim którzy nas poznali, którzy z nami piątkę zbili, dziękujemy wam serdecznie, fajnie było z wami pogadać i naprawdę było nam bardzo, bardzo miło i mam nadzieję, że będziemy się w szerszych gronach na różnych tego typu imprezach spotykać. Wszystko? Tak. Wszystko, dziękujemy wam bardzo, zapraszamy na kolejne, cześć! To nagranie z jawnym dowodem, że przyjechałem tu trzeźwo. Już poprawię sobie fryz, broda, wszystko, make-up. Czy twarzy już nie wymienię, nie zdążę. Nie da rady. Mamy bezpieczny, jest szybszy. Więc to w zależności od tego... Ale ten też wykazuje, ile jest wygrany. Tak, tutaj dokładnie już mamy w promilach. Proszę bardzo, specjalnie dla ciebie. Zrobiłeś to? Tak, zrobiłem to. Nie. Czekaj. Wtedy chodzi o cały w helikonie. Cały w helikonie. Bo jeszcze po drodze w ogóle z Piotkiem wpadliśmy na taki pomysł. Ale nie wymieniajmy może z imienia. Tak, jest jeden youtuber, którego nie było bardzo, bardzo długo i pojawił się, ostatnio znowu się objawił. Tak. Który upodobał sobie najlepsze buty bushcraftowe na świecie. Gumofilce, więc jak gdyby stwierdziliśmy, że po prostu ochrzcimy te gumofilce jako polskie kroksy. Polskie bushcraftowe kroksy, o. No, pozdrawiamy serdecznie youtubera. Jak gdyby nic nie mamy do tego youtubera, to po prostu sprawiło nam to radość. Sprawiło nam to straszną radość, prawie poszczałem się ze śmiechu na razie.